Witam Was serdecznie. Jak to mówią Ukraińcy na filmach z Fortuną, всем привет. A dzisiaj dotarła do mnie Fortuna M3 w nowej wersji. Jest kilka nowinek, które warto przedstawić w stosunku do starej poprzedniczki. Soft jest ten sam, elektronika taka sama. Z tym, że tak, no doszła dodatkowo cewka, snajperka 20 cm. Częstotliwości 16,65 kHz. Nie będzie to jakiś demon głębokości na pewno na tej cewce, ale ona służy głównie do separacji drobnych przedmiotów geomagnetycznych na śmietnikach, na polach zaśmieconych. Także robotę będzie spełniała swoją na pewno. Tutaj akurat przyjechał dzisiaj model ze sztycą starego typu skręcaną. Chwilę zajmuje złożenie i rozłożenie tego wykrywacza. Nie jest to taki teleskop prosty i szybki. Aczkolwiek ma to też swoje plusy, bo jest naprawdę mega usztywniona ta cała sztyca, szczególnie na tej większej cewce 32 cm DD, która też swoje waży. No nieważne, jest dostępna drugi typ sztycy. Sztyca skręcana, taka jaką widzicie na filmach z poprzedniej Fortuny, które tam prezentowaliśmy z kolegą w lesie. Co dalej? Tutaj, no, tej cewki przewód niemieckiej produkcji, pięciopinowe łączenie zabezpieczone. Wszystko jest sztywne, nic nie lata, żadne gniazdo nie będzie wyłamane. Tutaj mamy tak, drugi przewód, który jest podłączony, to jest przewód napięciowy, które to napięcie jest prowadzone zupełnie inaczej niż do tej pory, bo posiadamy zasobnik pod podłokietnikiem, w którym są dwa akumulatory litowo-jonowe o pojemności 2,2 mAh i jest tam jakiś układ elektroniczny. Zaraz spróbuję to otworzyć. Tak, dwa akumulatory, układ stabilizujący, wyjście do ładowania, od góry ładowarka oczywiście w komplecie. Podłokietnik aluminiowy, w miarę elastyczny, wyłożony taśmą. No to jest lepsze dużo wyjście niż chociażby w Minelabach za 6000, w których podłokietniki są plastikowe i ulegają notorycznie uszkodzeniu po jakimś czasie. Trzeba je wymieniać bądź kupować jakieś tam rzemiosło robione dodatkowo na wymianę. Tutaj tak, nowy panel z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym 7x4 cm Winstar. On świeci trochę inaczej, już w innym kolorze niż w tamtej poprzedniej Fortunie M3. A oczywiście moc jasności jest regulowana softem, tak jak w poprzednim modelu. Tutaj o tyle dobre to jest, bo przy tym panelu większym, w momencie kiedy z tym wykrywaczem chodzimy, odczyty są bardzo jasno widoczne. Ze względu na wielkość panelu, no nie trzeba się jakoś tam schylać, tak jak w poprzedniej wersji, żeby widzieć cokolwiek, tak? Kąt ustawienia panelu w stosunku do osoby obsługującej wykrywacz jest bardzo dobry. Praktycznie jak w e-tracku widzimy wszystko na bieżąco. Co tutaj dalej? W poprzedniej wersji gniazdo mini jack było od dołu dane panelu, co oczywiście było głupotą mega i to gniazdo się wyrabiało momentalnie. Boczne gniazdo mini jack będzie mniej na pewno wystawione na uszkodzenia mechaniczne niż w poprzedniej wersji. Generalnie z tym battery packiem pod podłokietnikiem i z tym panelem ten wykrywacz jest dużo lepiej wyważony. Jest bardziej przypomina, nie wiem, chociażby w wyważeniu Altera niż e-tracka, tak jak dotychczas, tak? W poprzedniej wersji, szczególnie z tą cewką 32, ten wykrywacz ciągnął ku dołowi, ku ziemi.
Tu już to wyważenie jest troszeczkę inne i na pewno to wpłynie pozytywnie bardzo na użytkowanie, szczególnie dłuższe, tak? Nie będzie to męczyło ręki po 2-3 godzinach chodzenia. Generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że produkt na plus. Cewki tej małej nie sprawdzaliśmy jeszcze na dniach, zapewne sprawdzimy ją w terenie. Ale jest wykonana dość solidnie. Jeszcze zobaczmy. Nie ma to czegoś takiego jak w większości wykrywaczy, że jest gdzieś tam składana z dwóch części po środku, łączona z dwóch fragmentów plastiku i zgrzewana. Tylko ona sprawia wrażenie, jakby była odlana w całości. Oczywiście prawdopodobnie dolna część jest tutaj pokrywką, która została na łączeniu. Klejona na ciepło, ale produkt jest, no, sprawia wrażenie naprawdę wodoodporny, jako bycia wodoodpornym i dość dobrze zdobionym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Samo wyjście przewodu z cewki jest bardzo dobrze zabezpieczone, tak jak w tej 32, która jest na filmach poprzednich. Jednocześnie jest to dobrze zabezpieczone i elastyczne. Także przewód nie powinien być uszkodzony tam po iluś tam wypadach z tym urządzeniem. Zobaczymy, jak dalsze efekty w terenie, aczkolwiek jestem miło zaskoczony. Kilka nowinek. Widzę, że nawet firma się rozwija, myśl techniczna się rozwija. Samo zamknięcie podłokietnika tego battery packa jest bardzo proste. Tutaj no, pragmatyzm. Nie ma żadnych zaczepów montażowych, nic. Zupełnie. Jest to solidny plastik. Myślę, że ciężko go złamać. Dwie części obudowy, które są składane na wcisk, bez żadnego problemu, ale są na tyle solidne, że nie będzie się to rozpadać i otwierać samo. No, ja tego nie zamknę teraz jedną ręką nagrywając. Ale nie jest to jakieś tam problematyczne. Nikt się nie będzie użerał z tymi klą. Myślę, że generalnie wyjście jest czym prostsze, tym lepsze. Czym jest prostsza wersja, tym jest mniej możliwości uszkodzeń mechanicznych i zepsucia na przykład takiego łączenia na opakowaniu w terenie. Myślę, że też tutaj sposób zamknięcia tego opakowania powinien zabezpieczać przed wilgocią akumulatory, aczkolwiek jeszcze myślę, że warto byłoby tutaj coś samemu na łączeniach tych dwóch opakowań zrobić, żeby to zabezpieczyć przed wilgocią. No i tak tego się nie otwiera na co dzień, nie ma takiej potrzeby, także warto sobie to, powiedzmy, zgrzać albo jakimś silikonem przeciągnąć na łączeniach na stałe. To by było na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Zobaczymy, co z tego się wykluje na śmietniku w najbliższym czasie z kolegą Andrzejem. Wyjdziemy, zobaczymy, jakie są zasięgi tej cewki w terenie. Generalnie rzecz biorąc, według mnie produkt udany. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.